Ohoho. Nie wygląda to dobrze. Mam pewne obawy, że suchy dzisiaj nie wrócę. Nie wchodziłem na tego tipli. Przedwczoraj wchodzę. A tu stóweczka. Zastanawiam się, co jest. Patrzę się deksterowski. Wysłał mi stóweczkę na klocki hamulcu. Kurde. Ja raczej chciałem, żeby tam ludzie wpłacali jakieś takie drobne sumki. Od 2 do 5 zł, a tym od razu stówę. Niepoważny gość. Za co dziękuję bardzo, bo nie spodziewałem się. Film już z tego wyszedł, ale zobaczyłem to dopiero podczas montażu i wkleiłem. Pewnie sobie pomyślał, że dałem mu stówę, a wieśniak ani me, ani be, ani nie podziękował, ani spierdolił, ani nic. A ja po prostu nie wchodziłem na tą stronę, bo nie sądziłem, że ktoś tam coś da. No i zaraz za Dexterem dali mi jeszcze dwóch widzów do Nejcika po piątce. Dobry, 346. Dobry, dziękuję. Do widzenia. No i oprócz Dexterowskiego dostałem jeszcze od dwóch widzów do Nejcika po piątce, od Sumeczka, który jest też, widziałem, nowym subskrybentem. Dzięki, ziomuś. I nogą po wsi, noga po wsi. Dzięki wam bardzo, chłopaki. Przyda się na... Kurde, zapomniałem z tym zrobić. Przyda się na serwisy dla tego złoma. Nie wydam na piwo, przysięgam. Dzięki jeszcze raz. Ty, no ale leje. Albo przyda się na leki. Jak mi dowali deszczem dzisiaj. Odebrałem cornera i lecę z nim na bagry. W sumie po drugiej stronie torów, więc tak bardziej babieżanów niż bagry. Zastanawiałem się właśnie, czy nie jechać tutaj w stronę bagry i nie przeskoczyć tą kładką. No ale... Ale pojadę chyba normalnie w Wielicką. W ogóle dają jakiś bonus za tą pogodę, bo tak dają. Mnożnik 1,57 zamiast 1,42. Spoko. Co tu się dzieje z tą drogą? To jest nie do wiary normalnie. Wyrównajcie tę drogę, bo ja znowu szprychy połamę. Tu nie pada. Może dlatego, że pod mostem jadę. Ja też sobie tego telefonu nie naładowałem. 80%. Trochę słabo, patrząc pod kątem dzisiejszej pogody, bo mogę mieć problem z jego naładowaniem, bo podejrzewam, że już gniazdo ładowania zawilgło. Kolego, jakbyś mógł tam do siebie na chodniczek przejść, to bym ci był bardzo wdzięczny.
Dziękuję. Tu co się wydarzy? No poobserwujmy. No nie, kulturka. Myślałem, że dalej będą walić ścieżką. Kurde, powiem wam, że pojeździłbym na zwykłym rowerze. Podowodziłbym. Ten rower jak tam składałem, tylko pasowałoby mu jakieś zapięcie zmontować. I może bym to podowodził na zwykłym. Dobrze, może klienci się zlitują, że cały mokry w deszczu. Będą rzucać po jakim żetonie. Ten, tylko gdzie są wyjścia? Tutaj. Dzień dobry. Uuu, gdzie ten zamek? Proszę bardzo. Dzięki, do widzenia. 2 złote premii za deszcz. Z Wielickiej na osiedle na Kozówce. Maczek? Maczek. Zauważyłem, że ten czujnik przestaje działać w momencie wstrząsu. I teraz zaczynam się zastanawiać, czy to nie jest czasem wtyczunia. Czy ona przestaje stykać, jak wstrząśnie rowerem. No, znowu. Kurde, trzeba by tam może zaglądnąć i odpiąć i wpiąć ją, ale nie, to na pewno ten czujnik na klamce. No, oczywiście. Najbardziej w nieodpowiednim momencie przestanie działać. Pod górę. Będzie koncert, kurde. Czerwone się włączyło, to może być zielone dla mnie. Przeskoczył od razu tutaj na drugą stronę. Nawet nie wiem, kiedy tu chodnik zrobili. Jeszcze ostatnio, jak tu jechałem, to chyba po szuterku. Ach, kosili trawę na boisku. I się kisi. Moja też się zakisi. W komórce, bo wjechałem kosiarką, a było połowę kosza, to nawet nie opróżniałem. Wdupcyłem to do piwnicy i kielnią będę wyciągał trawę z kosza. Jaki numer? No, dzień dobry, już mówię. Bejot. No właśnie, przypadkiem już potwierdziłem. Dzięki. 2 kilometry. No spokojnie. Jestem z punterem. Kurwa, no nie działaj. A może trzeba mu tego DPF-a, PTF-a, PDF-a, DPF-a przepalić i nie będzie hamował. Jak motor jakiś.
Tak. Śmiałem się, że nogi podnosi. Właśnie mam całe skarpetki mokre. Ja pierniczę. Co za nieogar. Ty, tu miałem wjechać. Oj, Franek! Bo przystanek! No i teraz nie będzie działać, nie? No pewnie, że nie. O, ruszył. Dobra, gdzie ja mam iść? Mam nadzieję, że tam jakiegoś picia nie było w tym zamówieniu, bo właśnie mi torba z lewej na prawą przejechał w plecaku. Lista produktów. Frytki i kurczaki. Easy. Dzień dobry. Gdzie 51 zł? Proszę. Aha, okej, okay, to dziękuję panu bardzo. Naszego. Dziękuję bardzo. Jedzenia. 9 zł tipa. Dziękuję panu bardzo. Polecam się na przyszłość. Zostawię swój prywatny numer, będę częściej przyjeżdżał, będę woził. Słoneczko się przebija. Nie, pokazał, przecież kamera jest niżej od moich oczu. Pewnie żeście widzieli komin, a nie słońce. 36 zł, 66 groszy w 50 minut. To ja rozumiem. Dobra, dawaj McDonalda. Biedrona, customerek. Na 8 km. Czyli na Zakole Wisły z tym będziemy jechać. Także spoko. Bo akurat ja tam, zanim ja tam dojadę, to powinno być gotowe. Ty, w ogóle to ja chciałem poczynić. Ty, dobrze, żebym się ocknął w porę. Ja chciałem jechać prosto Wielicką i tam Zamojskiego, a przecież tutaj Kamińskiego przelecę prosto. Ja będę na miejscu. Ja będę nawet przed czasem z 10 minut. Co za moc. Kolega ma wspomaganie naprzód. W zimie to chyba samobójstwo. Jak tak przymieli przed nim kołem, to lecisz na ryj. Chyba. Po drodze w przykładce mam taki urokliwy lasek. A mnie się akurat właśnie na jedyne ciśnie. Nie no, dzisiaj wraca mi choćby chupi na chupi stawał. Jedna cenzura mniej. Robię z tym czujnikiem, bo mnie trafi. No to 36 z tym napiwkiem. Dziewiąteczka. No to jest. Jest 4-5 na godzinę. Jest zajebiaszczo. Ciekawe, co się zepsuje za chwilę. Już nie może być tak pięknie. Jak obstawiacie? Coś się w rowerze spierczy. Wrzuci mi za chwilę jakieś zamówienie, na które będę czekał 40 minut. Kurde, kij tam z tą bluzą, z tymi spodenkami, jestem mokry. Ale nienawidzę mokrych butów. Dobra. Tam było dobre miejsce, żeby się stanąć. I zbytnio bucików nie pomocyć jeszcze bardziej. Chociaż już bardziej się chyba nie da, ale... Czego ta łodyżka jest? No i uciekł mi jeszcze. Boże. Człowiek chce coś zrobić śmiesznego, to zawsze nie wychodzi. Muszę was na chwilę przeprosić.
Приезжаешь, чтобы туда подъехать. Жень, я знаю, что ты уже за поворотом близко. Опа, отпустишь. Раз, всунулся. Чего, добре? 52 еще в чем? Нема. 105 еще нету? А партия экспресс тез у вас? Так. To mam jeszcze jedno. 2,89. A tam to pani da znać jak będzie, czy? Zresztą sobie odsyduję. Odebrane, ale potwierdzę, że nie będziemy. 0,50 minus. Tak, 20 za mojej pamięci. Cały czas. Ale robicie w takiej kolejności jak na Oskoku, tak, nie? Tak, dokładnie. My nie wiemy jak tam te wybory. Nie, spoko, ja już tylko godzinkę już czekam i tak się zastanawiam. Ja się staram też pytać o numery, ale no, wiesz, że się nie da tego zrobić tak realnie. Trzy zamówienia. O, to bardziej, jeszcze z takimi wątpliwościami. Ale wszystkie podały po kolei, więc myślę, że... No, to powinno być. Dobra. Mam 702. Nie wiem, czy wszyscy pamiętają, ale ja wziąłem jedno zamówienie już do plecaka. Ale mówiłem, że nie potwierdzę go, dopóki nie wydadzą mi drugiego. No i ja go nie potwierdziłem. Po czym słyszę, że babeczka mówi, że mają 20 w pamięci zamówień i nie wyrabiają. Za chwilę jeden z nich tam idzie w ogóle do domu. No to sorry. Dałem, żeby mi przepisało to jedno zamówienie i chciałem z tym drugim jechać, a one oba znikły. No i one oba znikły, a ja mam 0,7 soplicy, dużą kolę i coś tam jeszcze w plecaku. No ale tak wam powiem, że ja tu stoję już 40 minut. No to wydaje mi się, że chyba należy mi się, nie? No co, ja mam kolejne zamówienie. Znowu customer to jest z Biedronki. No i kolejne 30 minut to będę stał. Jakby to zrobić, żeby było dobrze. Nie będę mnie tu cały czas rzucać teraz, bo tu jest w cholerę zaległych zamówień. Najlepiej to by było przepisać zamówienie, wbić pauzę, pojechać w stronę rynku, że ja tego wcześniej nie zrobiłem. Przemieścić się stąd i może coś by mi z rynku wróciło. I co mówiłem? Co się może zdupczyć, nie? Co się może zdupczyć? No nic, poczekam tą chwilę jeszcze i zrobię tak jak mówiłem. Mówiłem, że mam 45 na godzinę. A już teraz mam 22. Czekaj. Moje. 856? Pusto. Dobra. Jak pusto, to spier... Swoje zarobiłem.
Też miała postojać z premii pociągną. Prawie godzinkę bez 7 minut. No to postanowiłem właśnie teraz wbić przerwę i zawieźć sobie buteleczkę do domu, żeby się już elegancko na wieczór chłodziła, nie? Także jadę pomału. No i zobaczymy, jakie następne zamówienie mi wpadnie pod domem. Znowu ta biedra, czy już może coś innego? Cóż to powie, jeśli nie tym? Czekaj, jak to zdjęcia robią. Nie podpisane. Została mi ostatnia godzina. Zarobione 36 zł. Ale może teraz pociągniemy do odbioru znowu corner, tak jak w pierwszym. Chyba środka do kibla na ziemi leży. Co tu się działo? O, kolejne zamówienie dodane do twojej trasy. Podwójne będzie. I pod cornerem też będę czekał 13 minut, ale to przynajmniej wiesz, że piszą 13 i trzeba doliczyć 2 minuty tylko do tego czasu, ale wiesz, że masz. Bierzesz, jedziesz, a nie. Nie ma. Pusty. O, jest jumpera na łodzi. I dobra, zostało pół godziny do końca. A ja jadę z trzecim zamówieniem. Jedno zamówienie na godzinę wychodzi. No i co, ja dostarczę to i będzie pomału się można zbierać do domu. C, a ja mam gdzie po 42, tutaj mieszkanie, nie ma tu mojego mieszkania, pewno od drugiej strony. Co to, jeszcze jeden domofon? Dobry. 908. To jest pana, proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Dzięki, do widzenia. W końcu na tym rowerze zarabiam, a nie odrabiam. No właśnie, kur... Stałem godzinę pod Biedronką. Ciekawe, czy on to pojedzie. Wiesz, jak się zajebę. Ja pier... Ej, luzik. Można wjeżdżać. Dobra, przepraszam, to tyle trwało, ale miałem małą awarię z rowerem. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Znaczy, ze skuterem. No i dobra, 3 godziny minęły. Mam zarobione 69,99. Co nam daje? Po podzieleniu na 3 godziny 23,33. No, także bida z nędzą. Trzeba to opić.
zawijam na chatę, ale, ale pięknie zachodzi słoneczko, oświetla kościółek, no, no. Latarnia trochę szpeci, o. No, siemanko.